Witam bardzo serdecznie, tutaj Kanał Chlebowy, a to jest drugi odcinek z serii Cywilizacja 5 wraz z Aztekami, to znaczy prowadzimy Imperium Azteckie. I tak już mówiłem, jest to kolejny odcinek, już drugi, tak, jest to można powiedzieć rekordowy odcinek, dlatego że jeszcze w zasadzie oprócz recenzji chlebowych w zasadzie żadna seria jeszcze nie miała odcinka drugiego. Także po prostu kontynuujemy naszą podróż. Ostatnio w zasadzie nie wydarzyło się nic w sumie takiego specjalnego. No, odkryliśmy Egipt, znaczy odkryliśmy jakby kolejną cywilizację, czyli nie tutaj. Czyli właśnie Egipt. No i jak wiemy, ostatnio Egipcjanie nas potępili. Też miałem dokończyć myśl, której nie dokończyłem, a więc póki pamiętam to, mówiłem tam coś o tym, że kiedy na przykład potępimy cywilizację jakąś, albo ona nas potępi, to na pewien czas w oczach tych cywilizacji, które na przykład Egipt i, no póki co Egipt i Aztekowie, czyli my, jakby jesteśmy na tym samym poziomie i chyba nie odkryliśmy nikogo innego, ale jeśli na przykład ja i Egipt odkrylibyśmy przykładowo cywilizację, załóżmy, rosyjską, tak, to wtedy sytuacja wygląda w ten sposób, że w oczach tej cywilizacji rosyjskiej na przykład my albo Egipt jesteśmy nieco jakby gorsi, tak? Sądzą, nasze relacje po prostu są nieco pogorszone po prostu z tego względu, że po prostu oni nas potępili albo my potępiliśmy ich. Okej. Także tak, tu mamy jakąś jednostkę bez rozkazów. Aha, idziemy dalej. Idziemy w kierunku. Okej. I właśnie odkryliśmy stolicę egipską, czyli Teby. Jak widzimy, jest tutaj gwiazdka. Jeśli gwiazdka obok nazwy miasta widnieje, to oznacza, że jest to stolica danego państwa, czy też jak kto woli, cywilizacji. Ok. Tu też pamiętam, były dwa obozy. Tu był jeden i tu był drugi obóz barbarzyńców. No mam nadzieję, że nic nam nie zrobią. Ok, także nie przedłużamy i idziemy dalej. I tutaj, no jak wiemy, też ostatnio odkryliśmy Warszawę, w której, pobliskimi surowcami są wieloryby w sztukach 1. Także naprawdę muszę się tutaj kogoś chyba zapytać, czy w Warszawie na serio są jakieś wieloryby. Ok. I następna tura. Jak widzimy, Egipcjanie tam swoje wojska już chyba wycofali. Okej. Okay. O, i mamy pierwszą jednostkę barbarzyńców. I myślę, że chyba będzie trzeba wycofać naszych zwiadowców, żeby w razie czego pomogli naszym jaguarom, którzy są w niebezpieczeństwie. Także troszeczkę się wycofamy. Raczej nas tutaj nie dopadną. Gdzie by się tutaj wycofać? No, do Edynburga może nie, ponieważ jeśli wkroczymy, to też ważna informacja jest też taka, że kiedy wkroczymy na teren jakiegoś państwa, miasta, to automatycznie nasze relacje spadają. W tym momencie są na przykład neutralne, tak? Ale jeśli byśmy wkroczyli jednostkami, niezależnie jakimi, na teren państwa, miasta, to nasze relacje automatycznie się pogorszą i wejdą na punkt minusowy. Ok. Także myślę, że gdzie by tutaj uciec? Oni zapewne mają dwa punkty. Tak, ruch, dwa punkty. Czyli możemy się ruszyć. Tak, gdybyśmy poszli tutaj, to oni by nas tu dopadli. Kurczę, jesteśmy w takiej trochę pułapce. Boję się, że niestety ta jednostka zostanie nam zniszczona. Także chyba jedyna opcja to będzie jednak wdarcie się do tego Edynburgu.
Czy to byśmy mogli się ruszyć? Chyba tak. Nie, nie moglibyśmy. Jedyna opcja będzie w takim razie taka. No, trudno. Pogorszymy swoje relacje, bo patrzcie. O, tu już są barbarzyńcy. O matko. Ale przynajmniej tutaj oni są, jak widzimy, mają mniejszą tą siłę. No dobra, jakoś może nam się to uda. Jakoś może nam się upiecze. A widzimy, Edenburg ma problemy z dzikusami. I teraz będziemy mogli ich rozwalić. Także pierwsza walka nasza. Ciśniemy. Ok, także jak widzimy, automatycznie, ze względu na to, że zabiliśmy barbarzyńców w pobliżu tego państwa miasta, dokładnie na jego terenie, znaczy w jego granicach, to nasze relacje uległy polepszeniu i w tym momencie wynoszą 12 na 30. Póki co też mamy mało pieniążków, co oznacza, że nie będziemy w stanie przekazać im żadnego daru, a co za tym polepszyć relacji. No dobra, także myślę, że oni sobie poradzą, także naszych zwiadowców wysyłamy tym razem może na południe. Okej, i możemy rozpocząć następną turę. A za dwie, przepraszam, tury zostanie wybudowany spichlerz w naszej stolicy. Także oczywiście z niecierpliwością czekamy. Jak widzimy, Egipcjanie również wysłali. Na promieniu strzały znajdują się orle pióra. Okej. Część dodatków. Odkryliśmy ucznictwo i mamy możliwość przyjęcia ustroju. I teraz tak, jak widzimy, Egipcjanie również wysłali swoją jednostkę zwiadowców. Natomiast my teraz będziemy chcieli wyjść z tego Edynburgu. O właśnie, czy też Edynburga. Edynburgu chyba się mówi, nie wiem jak się powinno mówić, ale wyjść w każdym razie z terytorium tego państwa miasta. Okej, i oczywiście lecimy sobie z kolejną technologią ze starożytności, czyli z górnictwem. Oraz może mamy możliwość przyjęcia ustroju. Ostatnio przyjęliśmy sobie honor, ale nie wybraliśmy żadnego konkretnego tutaj punktu. I teraz tak, wolność jest najlepszym wyborem dla cywilizacji pragnących dynamicznej ekspansji, a tradycja bodajże była dobra dla małych imperium. Dla małych imperiów. I myślę, że weźmiemy sobie tutaj albo punkt z honoru, albo to. No dobra, weźmy sobie może tą wolność. Tak. Także lecimy dalej. Okej. Jak widzimy, spichlerz został wybudowany i możemy wybrać nową produkcję. I teraz tak, mamy możliwość wybrania pomiędzy osadnikami a robotnikami. Teraz tak, osadnicy oczywiście są potrzebni do budowania nowych miast. Natomiast robotnicy są potrzebni m.in. do budowania dróg, produkcji żywności i różnych takich akcji, można powiedzieć, infrastrukturalnych. Myślę, że wybierzemy sobie tutaj tą pierwszą opcję, czyli osadników, ponieważ obie te jednostki będą gotowe za 14 tur. No, osadników proponuje nam pani od spraw gospodarki, natomiast robotników pan od spraw nauki. Myślę, że wybierzemy osadników, dlatego że będziemy tutaj chcieli zrobić jak najszybszą ekspansję i powiedzmy założyć, no ja już tak planuję, może trochę za bardzo w przyszłość, ale powiedzmy gdzieś tutaj założyć kolejne miasto. Będziemy mieli blisko do Edynburga i Warszawy. Także myślę, że właśnie tak zrobimy. Ok, weźmy sobie tych zwiadowców i wyślijmy ich tam dalej. Jak widzimy, Egipcjanie też tam są. Też by się przydało zrobić jakąś
jednostkę wojskową później, bo póki co to mamy tylko dwie jednostki. To jest tak, co do tego obozu, to na razie go nie będziemy atakowali, bo jak widzimy, byłaby z tego jedynie niewielka wygrana, tak? Byłaby z tego niewielka wygrana, a jednostki zawsze mogą się przydać, ok? I wysyłamy sobie naszych jaguarów tam. Trochę omijając ten obóz, ale spokojnie zniszczymy tutaj te dwa obozy. Przynajmniej takie będziemy mieli zamiary. Ok. No jak widzimy, Boecjusz kończy swoje największe dzieło. Ludzie najbardziej lubiący błyskotki. No i mamy tutaj... to jest ogólnie klasyfikacja graczy według złota. No niestety dla nas nie jest to zbyt przychylny ranking, ponieważ mamy póki co tylko 129 złota, czyli w przybliżeniu 20 mniej niż gracz na miejscu 7, a jest 8 miejsc. Także, no ale nie musimy się tym tak bardzo aż przejmować, ponieważ to nie jest jakaś tam podstawa, którą... O, kolejne ruiny. To nie jest jakaś rzecz, którą należy się, nie wiem, jak najbardziej kierować. O, kolejne państwo miasto. I tutaj są te ruiny, które zaraz sobie odkryjemy. O, moi drodzy. Kiedyś umiałem po francusku, ale teraz to już nawet nie będę próbował, bo tylko się chyba ośmieszyłbym. Okej, konsul Napoleon z Francji. Myślę, że z Francją będziemy starali się budować przyjazne stosunki. Zapytamy się ich, czy... Okej, no, dobra. Także do widzenia na razie. I gdzie są Francuzi? Skąd oni tu przyszli? Stąd? Nie, stąd chyba nie. Okej, państwo miasto Ragusa. Pobliskie surowce perły, konie. Okej. Szczerze mówiąc, Ragusa nie wiem, gdzie leży. O, i dwa obozy, właściwie jeden obóz oraz jedna jednostka barbarzyńców. Co oznacza, że mamy pełno okazji do tego, aby państwa miasta nas polubiły. A gdzie są ci Francuzi? Bo żeśmy ich tu gdzieś spotkali, a... 75 sztuk złota. Ok, zawsze złoto się przyda. Ok. No i lecimy z następną turą. Mam nadzieję, że tu mnie nie będą chcieli zaciupać. Widzę, że Ragusa tutaj szykuje się do najazdu jakby na tych. O, ostrzeliwują ich. Ok, także w tym jest nasza szansa. I myślę, że zaatakujemy. Może nie powinienem. Ale przynajmniej Ragusa nas troszeczkę bardziej lubi. Ok, także idziemy dalej. Jak widzimy, tutaj jakieś tereny lodowcowe. No i ten obóz trzeba będzie tutaj zniszczyć jakoś. Ale to później. Na razie troszeczkę wycofiemy naszych ludzi. Ok, tu mamy jakieś zasoby, jakieś zasoby wodne. Dobra, wyślijmy sobie ich tutaj. No i lecimy z następną turą. Aha, tu są. Nie, to są te jednostki. Ok. O, Edynburg został zaatakowany. No, w tym momencie już może nie będziemy wysyłali, albo w sumie możemy wysłać tych jaguarów z powrotem tam. O, kolejne ruiny. Możemy wybrać badania, ale po kolei. Po kolejnie będziemy tutaj się narzucali. Ok, wybierz badania. No i lecimy ponownie po kolei, myślę. Ale tym razem troszeczkę... popatrzymy na to pod kątem opłacalności, co by nam się przydało.
Myślę, że tak, żegluga. Łowiectwo. Co nam daje łowiectwo? Koło. Pozwala stworzyć strzelców i dwa nowych. Ciekawe. Myślę, że weźmiemy sobie na razie może koło. Albo łowiectwo. Weźmy może koło. Na razie. Okej, aha, mieliśmy ich do starożytnych ruin wysłać. I co teraz? Dobra, wyślemy ich najpierw do ruiny. Edynburg jakoś tam wytrzyma. Kolejne miasto, państwo. 30 sztuk złota. Kto włada morzami, jest władcą. O, żegluga. Okej. Także kolejne państwo, miasto. Dostaliśmy kolejne sztuki złota. Co jak najbardziej nas cieszy. Tu tymi zwiadowcami pójdziemy sobie dalej. Aha, tu no już nic nie ma. Także chyba to jest jakaś taka jedna struktura wodna. Okej. No i lecimy z następną turą. Już 30 tura jest. No, za 7 tur będą gotowi nasi osadnicy, którzy pomogą nam, a właściwie to oni stworzą państwo, miasto. Znaczy, Boże, już mi się to myli wszystko. Oni stworzą kolejne miasto. A tymczasem spokojnie idziemy po kolei bez szaleństw. Okej. Możemy przyjąć nowy ustrój. Teraz myślę, że wybierzemy sobie jakiś punkt. Kodeks wojownika. Plus 15 do produkcji podczas trenowania jednostek walczących. Zwłaszcza w okolicach stolicy pojawia się wielki gnał. Dyscyplina plus 10 siły bojowej jednostek wojskowych, gdy na sąsiednim polu znajduje się inna jednostka wojskowa. Myślę, że na razie weźmiemy kodeks wojownika. Tak. Jak widzimy, zostało zaznaczone na teraz złoto. Kto tu jeszcze jest? Ci zwiadowcy. Myślę, że wyślemy ich tam. O, i pojawił się wielki generał, tak? Okej. Słuchajcie, mamy wielkiego generała, który ma różne możliwości. No oczywiście możemy sobie go dołączyć do jakiejś jednostki, przez co zwiększymy jej siłę bojową, żywotność itd., itd. Możemy też zbudować cytadelę, poświęcając tą jednostkę, plus 100% do obronności każdej stacjonującej na tym polu jednostki. Wszystkie jednostki wroga, które zakończą swój ruch obok cytadeli, otrzymają 3 punkty obrażeń. Budowa cytadeli pochłonie tę jednostkę. Albo też możemy rozpocząć złotą erę, która oczywiście da nam tam wszelakie bonusy. No, póki co myślę, nie będziemy tutaj chyba jakoś specjalnie może na tą złotą Ashley, ale wyślemy sobie tego pana może tutaj gdzieś. A, i mam 3 punkty ruchu chyba, tak? Nie wiem jak to jest, ale następna tura, lecimy. Okej, tu są nasi jaguarzy, którzy właśnie ominęli pierwszy obóz barbarzyńców. Jest tak wielki generał. On może pójść sobie tutaj. Okej. No i nasi zwiadowcy. W sumie moglibyśmy ich tam posłać, ale nie wiem. No dobra. No trochę tak głupio, bo tymi jednostkami raz w tą stronę, raz w tą stronę. No ale już aż to tak bardzo nie jest ważne. O nie! O cholera, żeby brzydko nie powiedzieć. Zabili nam wielkiego generała. Co ja zrobiłem? Po co ja go wysyłałem? Noż, ja pierniczę. I co ja teraz zrobię? Aż mam po prostu się... Mam ochotę tak brzydko się wypowiedzieć na temat tych barbarzyńców, ale...
Po prostu nie będę tutaj używał brzydkich słów, bo nie ma to sensu po prostu na takich brzydali się tutaj szczępić twarz. Dobra. Tu są ci barbarzyńcy. Choleni. No, a ci się zbliżają coraz bliżej i to mnie martwi. To mnie martwi. W razie czego w sumie nasze jednostki są blisko, a miasto oczywiście ma też swoje funkcje obronne, że tak to ujmę. Także nie musimy się tutaj martwić jakoś specjalnie. Ok, zobaczymy, co oni tam wyczyniają. Chyba wrócili się do siebie. No, a my teraz spokojnie możemy ścisnąć tych. Jak widzimy, Edynburg przed chwilą mieliśmy tutaj czerwone, a teraz mamy już zielone. Ale zaraz chyba też będzie czerwone, bo weszliśmy ich na ich terytorium, a to im się raczej podobało nie będzie. Znaczy nie będzie im się to raczej podobało. Ok. I w następnej turze dostaniemy, osadników. Czyli, przepraszam, będziemy mogli będziemy w stanie utworzyć kolejne miasto. O, nasza jednostka właśnie zebrała odpowiednio dużo doświadczenia, a co za tym idzie, możemy ją awansować. I teraz tak, możemy wyszkolenie 1, plus 20 siły bojowej podczas walki w trudnym terenie, wzgórza, lasy, dżungla i szturm 1, czyli plus 20 siły bojowej walki na otwartym terenie. No póki co, myślę, że jest tutaj większość lasów i tego typu rzeczy. Dlatego też myślę, że weźmiemy sobie chyba to w trudnym terenie. Ok. O, i właśnie nasi osadnicy może nie zostali wyprodukowani, wyszkoleni, ale ogólnie zostali może utworzeni, no, zostali po prostu powołani, o, tak to powiedzmy. Tu jak widzimy też wyświetla się teraz taka złota ikonka miasta i polecam ci wybudować tutaj miasto. To miejsce ma dobry dostęp do surowców luksusowych, które po przetworzeniu będą zwiększać zadowolenie w twoim imperium. No, tu myślę, że chociaż z drugiej strony możemy w sumie też tak blisko wybudować, choć są tu barbarzyńcy. Ja bym bardziej chciał jednak wybudować gdzieś tutaj. No tu, może gdzieś tutaj w sumie. No bo rzeczywiście tu są jakieś surowce luksusowe, ale zawsze też będziemy mogli powiększyć to miasto, kupując po prostu pola i co za tym idzie powiększać granice i uzyskać dostęp do tych dóbr. Także na razie tych osadników wyślemy sobie gdzieś tutaj. No idźcie, idźcie. Ok. O, tu jest chyba Francja, tak? Francja. Jak widzimy, Francja ma już drugie miasto, bowiem ma już Orlean. Także całkiem ciekawie to wygląda. Okej, okay. Tych jaguarów wyślemy sobie tam bardziej do miasta, żeby eskortowali naszych osadników, a tymczasem możemy wybrać sobie produkcję jakąś w naszej stolicy. I myślę, że rzeczywiście wybierzemy jakąś jednostkę militarną, albo tych robotników w sumie. Dobra, weźmy taką ostatnią jednostkę, którą tutaj tak biorę bez jakiegoś przemyślenia strategicznego, a już kolejne jednostki będę raczej starał się dobierać według doradców. Okej. Jak widzimy, jakaś cywilizacja weszła już w epokę klasyczną. Okej, nasze miasto ma kolejnego obywatela. Możemy wybrać sobie nowe badania. No i co teraz możemy wybrać? Kalendarz. Jeśli wybralibyśmy optykę, to weszlibyśmy... No dobra, weźmy optykę. No i lecimy z następną turą.
Aha, jeszcze tu mamy kogoś chyba, tak? A tu następne miasto. Patrzcie. Otóż większe. To chyba jest ich stolica. Wiecie? Okej. To myślę, że to jest Paryż. Kolejny gracz wchodzi w epokę. Okej, w pobliżu tych nie dostrzeżonego jednostki. Okej. Także wyślemy naszych jaguarów w kierunku tamtym. A tymczasem naszych osadników wyślemy sobie gdzieś tutaj. Okej. O, widzimy, że tutaj barbarzyńcy... A nie, to jest jedno miasto. To jest Orlean, on jest taki duży. O matko. No, ci Francuzi cisną. Słuchajcie, najwięcej, rzeczywiście, najwięcej punktów ogólnych tych ma Francja, bo aż 92. My mamy 60. Egipt ma tylko 3 punkty mniej do nas. Także no cisną tutaj inne cywilizacje. Ja się boję, że po prostu ja nie dam rady ogarnąć tego. Kolejny gracz wchodzi w epokę klasyczną. Matko. Co się tutaj dzieje? Okej. Weszli nasze terytorium. Nie, no to jest przesada. Aha, nie weszli jeszcze. No ale już są blisko. Znaczy nie, to są dwa miasta, ale one są połączone terytorialnie. Tak, miałem rację. Tu mamy Paryż. Tu mamy Orlean. No nieźle. Nieźle ci Francuzi cisną. Okej. Także myślimy sobie ich tutaj. Dobra. Niech będzie, że tu zrobimy to miasto. Okej, Egipcjanie widzę, że coś tam też cisną. Ragusa jest zaatakowana. O matko. Ciągle barbarzyńcy atakują. Także tu nie można się czuć zawsze bezpiecznie. W pełni. Okej, a nasze siły wysyłamy tam. Okej. I następna tura. Okej. Także słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyszedł on nieco lepiej niż poprzedni. No i będzie to takie szybkie zakończenie. Także trzymajcie się i cześć.